Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na tym cudownym kanale w ten cudowny dzień o godzinie 19.30. Witam was. Dzisiaj będziemy kroczyć szlakiem Bawarii w Among Usie. Będziemy za pomocą koła fortuny wybierać osoby, znaczy koło fortuny będzie nam wybierać osoby, które mamy zabijać i będziemy je zjadać. Będziemy konsumować te ciałka, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie subika, łapkę w górę, pamiętajcie o dzwoneczku, możecie wpaść do mnie na Instagrama, macie go w opisie i zapraszam was do tego odcinka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szybkie kręcenie kołem fortuny i koło fortuny zadecyduje, kogo muszę zabić. Pobiegamy sobie tutaj, mam zabić białego. Okej, okay, zobaczcie sobie, mam zabić białego. Widzicie to elegancją. Lecimy z białym, szukamy białego. Dzień dobry, cześć biały. Lecimy, pędziemy, drogi przyjacielu. O, dobra, reportuję, na oczach zabiłem, ale jolo, zabiłem na oczach. Ciałko, okej, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, ale mam szczęśliwy dzień, koło fortuny decyduje, kogo mam zabijać, czekamy. I jest to ciemnoniebieski. Mi wylosowało ciemnoniebieskiego, więc szukamy ciemnoniebieskiego. Lecę, pędzę, szukam ciemnoniebieskiego i chcę go zabić. To jest ten moment, kiedy chcę zabić po prostu ciemnoniebieskiego, ale biegnie za mną Amela. Nie rozumiem tego. Dobra, szukamy. Pewno w komsach jest. W komsach pójdę za nim. Teraz, gdzie jest ciemnoniebieski? Czy jest ciemnoniebieski w ogóle na tej mapie? Okej, nie, dobra. O, mam pomysł. Nie, Zuza jest imposterem. Chciałem powiedzieć, że będę szukać wtedy osoby o podobnym kolorze, ale koło fortuny mnie oszukało. Losujemy kolejny raz. I muszę zabić. Serio, mam zabić swojego? No nie mogę zabić swojego. Come on, no przyjaciele, no ja chciałbym kogoś. Chciałbym. Syrec czysty! Nikogo nie zabiłem, ale no. No nikogo nie zabiłem, jestem czysty. Słuchajcie, wylosowało mi białego, więc będziemy sobie lecieć za białym w tej rundzie. Gdzie ciałko? Dajmy skip. Ja robiłem asteroidy. Dobrze, drogi przyjacielu. Ja polecę teraz za tobą w tej rundzie. Koło fortuny mi tak powiedziało, więc ja się posunam koła fortuny i polecę za tobą. I spotkamy się, znaczy ty się spotkasz z moją magiczną dłonią, która potrafi niestworzone rzeczy, potrafi robić niestworzone rzeczy, a potrafi dokładniej skracać kogoś o głowę. Zaraz, gdzie jest biały? Biały tam pobiegł. Tutaj jest biały. Biały, ja się przejdę za tobą. Nawet jak będzie trzeba, zabiję na oczach, ponieważ koło fortuny mi tak powiedziało. Dobra, lecimy. Biegniesz do reaktora, więc ja biegnę za tobą. To jest tak, że ja to muszę zrobić i biec za tobą. Tylko i wyłącznie z tego względu, że pisane jest mi ciebie zabić. O kurcze, blaszka. Biały. O, zaraz, czy on nie pobiegł do góry? Co jest? Dobra, ja sobie pobiegnę za białym. Zobaczymy, co biały robi. Cyk, Amela widziała, że... No nie, Amela, nie kręć się tu. Amela, proszę cię, ja chcę zabić białego, proszę cię. O, dobra, elegancko, dzień dobry. Napisała, że jestem czysty, zobaczymy, co teraz powie. Dobra, jeżeli zgoni na mnie, to ja od razu mówię, że w poprzedniej rundzie mówiła, że jestem... Co jest? To wszystko jest, że tak powiem, mi na rękę. I znowu ktoś wyszedł, nie rozumiem, ale dziękuję. Wygrana, bardzo mi się to podoba. Druga wygrana, tak o po prostu. O tak, jestem impostorem w końcu. Szybko losuję, kogo mam zabić, zaraz się dowiemy. Koło fortuny, wybierz kogoś mądrego. Dobra, ciemno niebieski jest, lecimy. O, lecimy za ciemno niebieskim. O, dzień dobry, ja sobie przyszedłem zrobić kartę. Przyjaciele, kartę sobie przyszedłem zrobić. Proszę zrobić jakiegoś taska, żebym mógł tutaj odejść na spokojnie. Oh no, dobra, mam, dobra, biegnę sobie tutaj i będę fejkować tego taska, a w międzyczasie sobie zaspinuję kolejną osobę, którą muszę zabić. Proszę mi powiedzieć, to będzie czerwony, czerwonego muszę zabić, więc elegancio.
cyk, 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 światło zgasło. Oj, kto by się tego spodziewał? Kto by się tego spodziewał? Się oczyszczę, że robiłem tutaj ten sabotaż. Jest elegancko. I szukamy czerwonego. Jest w ogóle czerwony? Jeżeli nie ma czerwonego, to ja sobie... O, teraz w sumie sobie zobaczę. Ho, 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 ho. No, nie ma czerwonego, więc dobrało mi kolor, którego nie ma, bo Martynka już niestety nie żyje. Ale dobra, zobaczmy sobie. Zielony. Zielony przecież jestem ja i Subinona. No proszę cię, koło fortuny, wybierz mi kogoś, kogo mogę sobie zabić bez żadnych tych. Dobra, jest Granitix, Granitix, Granitix w tej ręce chyba lecisz. Dobra, zobaczmy, co tutaj się działo. Fiolet czysto robił asteroidy. Mamy śmieci. Jakieś podejrzenia. Dobra, nabierze jakieś podejrzenia. Chodził za Amelą, która nie żyje. Co? Co? Z jaką Amelą? Z jaką Amelą? Dobra, ja daję skipa. Ja już się nie odzywam. Ja już się nie odzywam teraz w tym momencie. Ja daję skipa i też myślę, że skip. A ja myślę, że skip. Dobra, dwie osoby zagłosowały na mnie. Zaraz, kogo mi tutaj wytypowało? Wytypowało mi... O nie, najgorzej. Fioletowego mi wytypowało. Granitixa mi wytypowało. O min, kto dał? Kto to dał? Kto to dał? Ten reaktor? Proszę się przyznać, proszę się przyznać. Czemu nikt nie poszedł w ogóle do reaktora? Proszę się przyznać tutaj, przyjaciele. Ja nie idę do reaktora. Ja się wrócę. Ja sobie zrobię cię. A nie, przecież to będzie ten. To będzie fioletowy na 100%. Dobra, to lecę do tego reaktora i spróbuję cwaniaczka znaleźć. Dzień dobry. Witam. Witam. Zróbcie tego, przyjaciele. Zróbcie to. Proszę, proszę. Dobra, okej. Okay. Ja chcę zabić fioletowego, którego tutaj nie ma. Dlaczego ciebie fioletowy tutaj nie ma? Proszę się, przyznaj się. Elegancko! Idealny kill! Idealny kill! No nie ma lepszego! Nie ma lepszego! No nie! Zabrali mi killa przed twarzą, no! Chciałem sobie go zabić i ktoś z was zabił! Subinona albo Kornelka, no proszę was, no proszę! Siema, siema, witam bardzo serdecznie, koło fortuny znowu losuje, a ja sobie jak na razie ucieknę. W sumie rozproszę się tutaj, zobaczę jakie są kolory. Żółty! Czy żółty tutaj był? Był, jest żółty, mam żółtego, elegancko, no to szybko, węcik. Dziękuję, do widzenia, wyskakuję sobie w elektryku i lecę, pędzę sobie do O2. Do O2 sobie lecę, pędzę i mam pomarańczowego do zabicia, czy jest pomarańczowy, no kurczę, no lepiej się złożyć nie mogło, no nie mogło się lepiej złożyć. Przegram z nim troszeczkę na czas, drogi przyjacielu, Simbo. Oj. Dlaczego no? Dlaczego ktoś zgłosił? Ale dobra, no teraz polujemy na pomarańczowego, czyli na Simbę. Co jest? Dlaczego ktoś dał ten? Kacper, dlaczego dałeś? Kacper pewno pisze, ktoś zwentował pewno na jego oczach. Mam nadzieję, że to nie byłem ja, bo nie chciałbym wylecieć teraz w tej rundzie. Podczas challenge'u z kołem fortuny, no. Proszę, proszę, obym to nie był ja. Mam nadzieję, że mu nie podpadłem. Skibitaski. Dajmy. Skip. Chciałbym, żeby ciemno niebieskiego mi teraz ten wylosowało. Serio. Chciałbym, żeby ciemno niebieskiego mi wylosowało teraz od razu po. Dam skip, co jest? Może nie wiedział po prostu, że to tak działa. Ale dobra. No każdy się uczy na błędach. Każdy się uczy na błędach. Ja też na początku swojej pierwszej gry Bamanga też pierwsze co zrobiłem. Bum! I skip. W sensie ten, emergency voting. I miałem takie, ups, zepsułem coś. Wszyscy do mnie coś mówią, a ja, ale... No, sorry chłopacy, no nie wiedziałem, nie? Dobrze, pomarańczowy. Mam nadzieję, że mi nie uciekł. No nie, no uciekł mi ewidentnie. Oj, pomarańczowy, no proszę cię, dlaczego mi uciekłeś teraz? Będę musiał cię szukać cały czas. Czy jest tu kto? Nikogo nie ma. Czemu wszyscy biegną za mną tak nagle? Ja sobie skręcam tu i zobaczcie, wszyscy się cofają tak nagle. Przyjaciele, no wypraszam sobie. Troszeczkę prywatności poproszę tutaj. No dobra, ja sobie to zrobię. Elegancko. Cyk, cyk, cyk. Muszę sfejkować taska. O Boże, nie chce mi się czekać i fejkować tego. Dobra, odchodzę sobie. Odchodzę, długo to fejkowałem, więc oni na 100% będą wiedzieć, że coś ze mną tutaj jest nie tak, nie? Cyk, cyk, dobra, zamknięte. Szukamy. No nie mogę go znaleźć, no szukamy naszego przyjaciela pomarańczowego, ale chyba pomarańczowy jeszcze żyje. Gdzie ty pobiegłeś, Simba? Simba, gdzie ty pobiegłeś? Chciałem ciebie zabić, a
A ty mi znikłeś. Szukałem cię po całej mapie, ale chyba musiałeś być po prawej stronie, bo coś mi tutaj nie pasowało. Nigdzie cię po lewej stronie nie mogłem znaleźć tej mapy. Musieliśmy się minąć, ja pobiegłem tak dołem, a ty musiałeś gdzieś tam mi uciec. Najgorzej. Podejrzewam przycisk skip. Zaraz, czarny jest ode mnie. Oh man, no to nie mogę tego napisać. Nie robiłam w sposób Sinoxa. Co? Co? Ja daję skipa. Nie chcę, żeby mi ten kornelkę wyrzucili przez przypadek. Ale no mam nadzieję, że... Nie dostała. Ale kotlecik dostał. Co jest? Wyrzucili mi impostora teraz. Biedny kotlecik. Kto będzie teraz ciałka na kotlety ubijał? No proszę was, dlaczego wyrzuciliście konlecika? Co wam konlecik zrobił? Ja lecę prosto za Simbą. Simba, nie uciekaj mi teraz, nie uciekaj. Simba. Simba mi tutaj zniknął. Simba chyba wie, co się święci. Simba wie, że ja tutaj przytulę gorączką sprawiedliwości. Dzień dobry, Simba. Ja sobie pójdę może na kamery. O, Simba tam jest. Simba jest tutaj u góry, więc będę go widział. O, Simba pobiegł do security, idealnie. Simba, no nie wiesz, w co się wpakowałeś. Chodź, Simba, zrobimy sobie razem taska. O, ci nie uciekaj ode mnie. Ja cię przytulę rączką sprawiedliwości, mocy i wszystkiego, co tam sobie jeszcze zażyczysz. Oh man, dobra. Aha, okej, zgubiłem Simbę. Super, no zgubiłem. No nie! Wypraszam sobie. Simba to znajdzie. No i Simba to znalazł, no hit, no nie zabiję go. On jeszcze prędzej mnie wyrzuci z tej arenki, niż ja go zabiję. Masakra, no Simba jest nieśmiertelny, on ma jakieś kody, on ma jakiś immunitet ze strony gry. No nie mam możliwości, żeby go zabić. To czarny. Zganiam na czarnego. To czarne. Schowałem się do. Przepraszam, Kornelka, ale no chcę wykonać ten challenge, a to było twoje zabicie, tak trochę. To ty byłeś z granatowym. Jakim granatowym? Co jest, no? Come on, no, przyjaciele, no. Dobra, ja na Sinoxa. Co jest, no? A ja na Kornelkę. Kornelki zabicie to było. No dzięki wielkie, dzięki. No nawet sobie odcinka nie można w spokoju nagrać, naprawdę. Bo od razu... No nawet nie mam nic do powiedzenia. Jeszcze mnie wyrzucił. Chciałem go zabić i jeszcze mnie wyrzucił, no. Dzięki najmocniej. Słuchajcie, a wam, jeżeli ten odcinek się spodobał, pamiętajcie, łapce w górę, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam was do kolejnego odcinka, do kolejnych odcinków, które są w sumie codziennie o godzinie 19:30 na tym kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, joas.